Dobra, i teraz mogę na spokojnie zająć się kolejnym zadaniem. A. Teraz muszę zakończyć. No dobra. Godzina jest 19, czyli bliżej będzie do... Nie, chociaż w sumie. Dokończę najpierw zadanie, ten, zadanie Judy. Chociaż w sumie, co mi szkodzi. Czekaj, mieszkaniec? Nie, Tiger Claws. Masz. Temu się przypatrz dobrze. MUSA zdechnie pod obcasem Myers! Tej dziwnej Babilonu! No. I po sprawie. Już nie ma kto mnie obserwować. I robić, ciebie tu nie powinno być, ciebie tu nie powinno być. Zaśmiedzasz swoimi zwłokami to piękne miasto. Tiger Sheets. Pas. Chyba wolałem angielskie wersje tych reklam. Chociaż może dlatego, że się po prostu przyzwyczaiłem. Pozdrawia. Tyc. Dobra, tymczasem. Spoko. Dobra, dobrze dla siebie, I guess. River? Hej, V. Potrzebuję pomocy. Słyszę po głosie. Co się stało? To nie na telefon. Musimy się spotkać. Gdzie i kiedy? Wieczorem w Glen. Wyślę ci namiary. Będziesz? Postaram się. Dzięki, V. Do zobaczenia. No to akurat mam czas, żeby zrobić zadanie Judy. I wieczorkiem udać się do Glen. Spodziewać. Wszystkiego. Chwila nieuwagi i zaczniesz realizować jej agendę. I w dodatku będziesz myśleć, że to ty masz kontrolę. Okej. Znam ten typ. Wyglądasz na zdenerwowaną. Mam ochotę zabić skurwysynów gołymi rękami. Więc tak. Można powiedzieć, że jestem trochę zdenerwowana. Dobra, chodźmy. Bo jak ci się taka animacja zacina, to mnie zaczyna szlak trafiać. Poczekaj, otworzę. To są skomplikowane zamki szyfrowe. Nie otworzyłabyś tego od tak na pałę. Potrafisz obejść ich systemy?
liczyłam, że niczego nie aktualizowali od lat. I nie przeliczyłam się. No dobra. Za mną. O, co ja widzę? Judy Alvarez? Powiedziałabym, że miło cię widzieć, ale nie chcę skłamać. No, nie lubię spontanicznych wizyt. Tak, i nawet wiem dlaczego. Kiedy dołączyłaś do MOX, uważałam, że sięgnęłaś dna. Ale teraz widzę, że zeszłaś jeszcze niżej. Zadajesz się z osobą, która nie jest tu mile widziana. O tobie mówię, V. O, serio? Widzę, że musiałem na tobie wywrzeć ogromne wrażenie. Byłem tu tylko raz, a tak dobrze mnie zapamiętałaś. Pamiętanie problematycznych klientów należy do moich obowiązków. A także znajdywanie sposobów na radzenie sobie z nimi. Aha. Jak mam sobie poradzić z tobą? Nie zwracaj na mnie uwagi. Właśnie wtapiam się w tapetę. Słucham. Po co tu przyszedłeś? Pilnuję, żeby Judy wyszła stąd zadowolona. Bez ciebie miałaby większe szanse. Judy ma dla ciebie propozycję dotyczącą chmur. Chcesz wrócić? Załatwione. Przecież wiesz, jak cenię twoje umiejętności. Nie rozumiem tylko, po co przyprowadziłaś ten problematyczny ogon. Nie wrócę tu, póki lalki są traktowane jak mięso. Musimy to zmienić. Przejąć chmury i uwolnić się od Tigersów. Okej. Widzę, że śmierć Ivy mocno tobą wstrząsnęła. Nie sądziłam, że o tym wiesz. Ta dziewczyna prosiła się o smutny finał. Dziwię się tylko, że tak późno go osiągnęła. Musimy coś zrobić, inaczej wszyscy w końcu trafią tam, gdzie Ivy. Woodman ją zgwałcił, kiedy była nieprzytomna. A potem ją sprzedał. Zawsze byłaś niezrównoważona. Już zmieniasz temat? Szybko. Ty sprawiasz wrażenie rozsądnego. Powiesz mi, o co naprawdę chodzi? Tracimy tylko czas. Poradzimy sobie bez niej. Judy, odezwij się do mnie, jak przejdziesz przez żałobę i odzyskasz kontakt z rzeczywistością. A żebyś nie miała poczucia, że cię olałam, Forrest będzie za parę minut na poziomie technicznym. Będzie sam. Świetnie poszło. Kompletnie nas olała. Nie przejmuj się. To kluczowy element rozgrywki. Za parę dni do ciebie zadzwoni i przedstawi pomysł przejęcia domu lalek jako swój. Może coś w tym jest. Poza tym była mowa o Foreście. To myślę, że to nie Gump. It's a long way down, boy. Trochę dużo czasu na chłonięcie atmosferą, moim zdaniem. Poczekaj moment. Co robimy z Budmanem? A co właściwie chcesz z nim zrobić? Chcę, żeby ktoś mu rozpierdolił tę jego obleśną mordę. Ktoś? Dobrze. Chcę, żebyś ty to zrobił. Nie mam żadnej litości dla tego skurwiela. Czyli idziemy tam. Jasne. Dojedźmy go. Pojedźmy windą. Będzie najszybciej. Poziom techniczny. Okli dokli. Już podejrzewałem, że mogę go odpierdzielić. Ktoś, kto strasznie chce być korpem. Mówisz o Majko. A o kim? Ale trzeba jej przyznać, że prawidłowo oceniła wasze szanse przed przyjęciu. Znajdują się substancje toksyczne i odpady biologiczne. Coś jeszcze? W akcji gaśniczej życie straciło 9 strażaków, a kolejnych 40 zostało trafiło do szpitala z powodu obrażeń. Szwedzka Akademia przyznała tegoroczną nagrodę. Co wy tu kurwa robicie? Gdzie Majko?
Po jaką kurwę kazała mi tu przyjść? Evelyn nie żyje. I przyszedłeś specjalnie, żeby mi powiedzieć? Jakie to kurwa miłe, że o mnie pomyślałeś. Masz. Na wieniec. Zgwałciłeś Evelyn, kiedy potrzebowała pomocy. Mogłem jej skręcić kark. Mogłem powiesić za włosy jako ozdobę, dopóki nie zaczęłaby śmierdzieć. A ja ją zawiozłem do Reapera. Jakaś rekompensata mi się po prostu należała. Powinna być mi wdzięczna. I wy, kurwa, też. To jest mój wyraz wdzięczności. Za bardzo nie schowaj się! A, odporny. Chodźmy stąd. Teraz. No, teraz możemy iść. A czekaj, zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Powiedz ser! Myślałam, że będę czuła większą satysfakcję. No, to nikt nie daje za dużej satysfakcji. Jedźmy na parter. Muszę już wyjść z tego miejsca. Wydawało mi się, że kiedy on zdechnie, to świat się zmieni. Jakoś tak bardzo wyraźnie, wiesz? Mister Stark. Każdy noc. Całą. Wiesz, odwet rzadko przynosi ulgę. Ludzie często uważają to za cudowny lek na własne cierpienie. Ale to tak nie działa. I skrzeniło się powolne łażenie. Demet. Tu jest to i Brandon? Jak tak, to przy okazji go odwiedzę. To moja część historii. Apelowanie do jej poczucia sprawiedliwości nie wystarczy. Majko przekonają tylko konkrety. No to co robimy dalej? Muszę się zastanowić. Potrzebujemy więcej ludzi, to na pewno. Pogadam z lalkami. Odezwę się do ciebie. Muszę pomyśleć. Na razie, Vi. Dziękuję ci. Spoko. Co pan robi? Jestem najzupełniej zadowolony z mojego obecnego wizerunku. Proszę przestać. Bo co mi kurwa zrobisz? Na przykład herbatę. Głuchy jesteś. Poprosił cię o coś. I to bardzo grzecznie. Pierdol się. To tylko automat. Dzięki. Ale się najadłem strachu. Myślałem, że przemaluje mnie na różowo. Taki Hej, Vi. Tyle już razem przeszliśmy. To chyba znaczy, że jesteśmy przyjaciółmi. Trzeba to uczcić zniżką. Dzięki, Brandon. Nie ma za co. Zasłużyłeś sobie. Jesteś taki nieustępliwy i miły. Nie dla każdego. Wiem, ale przecież nie można mówić źle o zmarłych, prawda? Zaraz. Co? Nie powinieneś już istnieć, a jednak tu jesteś. Jak błąd systemu, albo demon napisany przez genialnego net... Wiesz chyba, do czego zdolne są demony, prawda, Vi? Skąd ty o tym wiesz? Zaskoczony? Przechodzi tędy sporo ludzi. Zawsze ich słucham, żeby wiedzieć, jak zagadnąć. Raz czy dwa usłyszałem twoje imię i skojarzyłem fakty. Niezły ze mnie detektyw, co? Wiesz co, pogadamy później. Na razie, Brandon. Yep. A, tutaj widzę, ktoś nie posprzątał po ostatniej akcji. Miło, że mogę zostawić jakiś znak na tym miejscu. Dobra, nieważne. Kolejne zadanie. Teraz tak. No, w sumie
Czemu nie? Która jest godzina? Jest like wczesne rano, ale hej, czemu nie? Może mogę od razu ogarnąć zadanie z Wardem. Moja żona jest też interesująca, mówiąc delikatnie. Let's go! Dobra. Monsieur Ward. Gdzieś tutaj. A, jest tam. No, mam kardzie. Ej, ja mam zielone. Spadaj pan. Jestem na miejscu. Trzeba czekać.